Czas! Czekam! Do boku! Do boku!
Dobrze! Przeliczyłam tylko miejsce w Zorandzie Ostrzędza na Kondę. Zagrać trzech dobrych meczów w ciągu tygodnia. Jak się dzisiaj przekonaliśmy, no, po dwóch zwycięstwach z rzędu, tym razem porażka z Kobierzycami 1-2. No, wydaje się, że chyba zasłużona. No, ja wiem, czy zasłużona. No, jak porażka, no to chyba zasłużona. Wydaje mi się, że dostaliśmy drugą bramkę z przypadkowa ręka i rzut karny i ustawił trochę ten mecz przy 2-0, no, w drugiej połowie. Faktycznie przespaliśmy, zwłaszcza pierwszą połowę, no bo i być może to się nawarstwia, to zmęczenie z tych dwóch ciężkich meczy, ale chłopcy by chyba pomyśleli, że już jak wygraliśmy dwa, no to czy też łatwo przyjdzie, a Kobierzyce okazały się wcale trudnym, wymagającym bardzo rywalem i mówię, gdzie wydawało mi się, gdzie przez pierwsze 15-20 minut wyglądało to dosyć poprawnie, mieliśmy pewne problemy, ale jeżeli chodzi o grę, te bramki ustawiły mecz i jakby zmieniły oblicze tego wyniku, no bo 2-0 było ciężko się tutaj jakby podnieść i próbowaliśmy do końca, były sytuacje, ale tylko udało się 1-2-1, no co, będziemy próbowali odrobić u siebie. Powiedz, jak reagujesz, jak widzisz taką sytuację jak przy rzucie karnym, gdzie Marek Wawrzyniak w zasadzie nie wiadomo, zgłupia frant, uderza piłkę ręką, to będziesz z nim rozmawiał o tej sytuacji? Nie, no ja uważam, że to jest zupełny przypadek, no nie, muszę z nim porozmawiać, no na pewno spytam, czy ale chyba nie było to umyślne, nie wydaje mi się, bardziej przypadek i mogła być taka sytuacja, że sędzia teoretycznie mógł tego też nie gwiznąć, bo w zasadzie to nikomu nie przeszkadzało, piłka wychodziła już na zewnątrz szesnastki, ale no, była ręka, faktycznie jest karny, trudno i to ustawiło po prostu ten mecz 2-0 z takim przeciwnikiem, ale no co mam powiedzieć, no, nie wydaje mi się, żeby nie był to przeciwnik w naszym zasięgu, bo w drugiej połowie, jeżeli spokojnie popatrzymy, jestem przekonany, że my tutaj zdecydowanie jakiś ton nadawaliśmy temu, jakby mieliśmy pętlę nasze i próbowaliśmy się z niej wywiązać i udało nam się dopiero w ostatniej chyba 2 minuty do końca strzelić bramkę, zabrakło czasu, być może jakbyśmy grali jeszcze 10 minut, to być może udałoby się to, aczkolwiek no nie wiadomo, no. Trzeba przyjąć porażkę i teraz szukać, żeby te punkty dalej gdzieś u siebie, na przykład w meczu z Konfeksem. Powiedz jeszcze, bo tutaj widzę Łukasz Bizoń jeździ z kolegami praktycznie na każdy mecz, wspiera ich z ławki, a kiedy będzie okazja zobaczyć go na murawie, ta kontuzja z meczu z Twardym Świętaszów ciągle, no ciągnie się cały czas.
No tak, no Łukasz już tak wcześniej mówiłem, wznowił treningi, później odnowiła mu się, no i teraz jest w tygodniowej chyba przerwie i jeszcze tydzień chodzi w jakimś tam opatrunku, nie gipsowym, ale jakiś ma taki usztywniający staw skokowy i dopiero po tym tygodniu zacznie jakoś trenować, także podejrzewam, że jego zobaczymy, myślę tak najlepiej to pewnie za 2-3 tygodnie gdzieś tak na, też byśmy sobie tego życzyli, ale mówię, no to jedna osoba tutaj dla nas pewnie coś tam tą jakość poprawia, ale no nie wydaje mi się, żeby miał aż takie znaczenie. No. Musimy po prostu, mówię, nie ma jednego, musi być drugi. Dzisiaj nie było Wojtasa, dostał szansę Kotarba. No. I musimy się uzupełniać. Nie do końca to się udało. No. Taki jest sport. Dziękuję.